Siema, siema, jak pa, ja jestem Kokolino i witam was kończę na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli się tego nie lubicie, zostawcie suba, łapkę w górę, wpadnijcie tam na NB, link macie w opisie, bo przy tej stacji z linku w opisie macie 1 euro na start. Jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tańszą gierkę, chcecie zacząć swoją przygodę w GTA, albo po prostu chcecie jakieś doładowanie karty szarka, to jest nowe DLC, więc serio, i PS Plus, i jakieś szarki wam się przydadzą, a na NB macie to dużo, 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 to serio dużo taniej. A z kodem w opisie albo przy rejestracji z linku w opisie macie 1 euro na start, więc serio mega polecam. Dobra, a w dzisiejszym odcinku wam pokażę, jak zrobić torbę z napadu, dosłownie każdy kolor, bo dużo osób z was po prostu mnie prosiło na streamach o to, więc no po prostu postanowiłem nagrać dla was, jak zrobić torbę z napadu. Już wam pokazuję jaką, czekajcie, tu mam w stylach, dobra, o dokładnie taką torbę. W moim wypadku to jest różowa torba, bo nie, po prostu męski kolor różowy, nie? Dobra, wchodzimy online. Akcje, rozegraj akcje zaznaczone. Oczywiście link macie w opisie do jednej z akcji, a jeżeli chcecie więcej kolorów, po prostu wchodzicie sobie na Social Cluba i wchodzicie sobie po prostu w Huski 70 i macie tam wszystkie kolory torby po prostu. Ale w opisie macie tam z 3-4 kolorki, po prostu jeden, a po prostu wam dam linka do Social Cluba Huskiego i będziecie mogli sobie po prostu zapisać dosłownie każdą mapkę. Dobra, wchodzimy sobie w ostatnią drużynę, wygrywa, jak już macie zaznaczone. Bierzemy Huski 70. Glitch jest naprawdę mega, 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 mega prosty i no po prostu nie ma żadnych wymagań. Oprócz tego zapisu, nie? Dobra, wchodzimy sobie na tą akcję. Potrzebny jest wam niestety jeden znajomy, w moim wypadku to jest Wiz, więc mega cię mordeczku pozdrawiam za pomoc, bo nagrywamy to 23.40 z kawałkiem, więc no, docencie to łapką w górę i subikiem, bo lecimy po 20 tysięcy subskrypcji, więc serio, zostawcie suba, łapę w górę, bo do wakacji musimy mieć 20 tysięcy, do końca wakacji no musimy mieć 20 tysięcy, dobra. Tu nic się zmieniaj, możecie sobie kupić kamizelkę, nie jest to wymagane. Zapraszamy sobie waszego znajomego. Dłoń tutaj, tam masz już zapro. To wbijaj. Dobra, dołącza. Jak już dołączy, to po prostu rozpoczynamy gierkę. Mam nadzieję, że się nie zbuguje, bo czasem się buguje. I niestety też jest lipa. Tu widzę, że widz ma też torbę, tylko że inną. On ma chyba z kasyną, z tego co dobrze wiem, bo tam na kasynie były takie wzorki różne, wzorastne. I jest też glitch na torbę, żeby, jak już o torbach gadamy, to jest też glitch, żeby mieć nielimitowane miejsce na Kajoperiko, więc jeżeli chcecie taki glitch, żeby mieć nielimitowane miejsce w torbie, śmiało piszcie w komentarzach, to może i nagram. I też zapraszam was do mojego Discorda, link macie w opisie, bo na Discordzie macie wszystko prędzej, wszystkie promocje, zniżki, glitche, inne takie macie, wszystko, 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 ale to wszystko wcześniej, więc wbijajcie też do Discorda. Dobra, wejdź, dawaj gotowość. I lecimy. Jest jeden mały minus tego glitcha. Jak glitchujecie, nie możecie mieć dosłownie nic na łbie, na głowie postaci. To jest jeden minus, a tak to nie ma żadnych minusów. Dobra, ty na razie tam nic nie rób, możesz do mnie ewentualnie przyjść, ale mnie nie zabijaj. Was znajomy może do was przyjść, ale właśnie może zabijać. Chowacie broń. Wchodzicie menu interakcji, styl. I tu macie szóstkę, macie kask wyś. Tu macie kask wyś. Bierzecie sobie kilka razy w prawo. Klikacie, żeby było w prawo, żeby strzałką iść w prawo. Na padzie to jest strzałka w prawo, na klawiaturze to jest nie wiem co, więc jeżeli ktoś wie jak to jest na klawiaturze, piszcie w komentarzach, to inni będą mieli po prostu łatwiej. Klikamy sobie tak, nie wiem, 40 razy, tak 15 razy, 20, 30, 40 razy. Potem idziemy troszkę niżej, idziemy na numer 16. Mamy tutaj podświetlanie ubrania, klikamy sobie tak, nie wiem, to jest 15, 20 razy. Dobra, potem idziemy znowu na szósteczkę, czyli na ten kask wyś. Bierzemy sobie znowu kilkanaście razy, sobie tak klikamy. Wasz znajomy teraz sobie szykuje, żeby wyjść z akcji przez telefon, ale jeszcze nie wychodzi. Potem schodzimy sobie na tutaj na ten 16. Bierzemy sobie podświetlanie brane na miganie. I znowu na szóstkę. I teraz wasz znajomy wychodzi z akcji przez telefon. Wyjdź już tam przez telefon, tylko nie online odświetlają sesję, tylko przez telefon, nie? Czyli strzałka X kwadrat X. A wy przez ten czas, jak on wychodzi, cały czas po prostu spamicie na tej szóstce w prawo, musicie po prostu spamić, musicie spamić, bo jak on wyjdzie, to musi się zmienić nagle, tak, no tak
to tak musi się zmienić po prostu. Nie wiem jaki, nie wiem po co, ale musi po prostu zmienić, żeby weszło w zapis. Dlaczego i po co, nie wiem, nie pytajcie się mnie, pytajcie się po prostu GTA. Dobra, wychodzisz? Dobra, już wyszedł was znajomy. I cały czas klikacie, jak macie zwycięzca, to i tak dalej klikacie. Dobra, pokazuję wam się kasa, to już nie musicie klikać. Glitch jest mega stary, mega fajny, ale dalej działa. I macie tutaj miliard kolorów tych torów, dosłownie wszystkie kolory tęczy. Więc no możecie robić po prostu różne rzeczy, możecie zrobić flagę Polski. Wasz kolega białą, a wy czerwoną na przykład, albo wy białą, wasz kolega czerwony. Tu dodajcie, że dobra akcja, wyjście. Musicie tam zalajkować akcję, żeby była dobra. Niestety nie wiem ale czemu tak, ale musicie po prostu zalajkować, bo jak nie lajkujecie, to po prostu wam nie wychodzi. Lajkujecie, że dobra. I po prostu wychodzicie przez to, żebyście byli niesłusznym graczem. Nie bierzecie swobodna sesja, bo jak weźmiecie swobodna sesja, to po prostu wam nie wyjdzie. Tu mamy nawet billboard nowej aktualizacji, więc spodziewajcie się 20 lipca... Co? Już 20 lipca? Pani, ja myślałem, że to będzie... Czekaj, teraz jest... Ale teraz jest lipiec, dobra, ja myślałem, że mamy sierpień. Dobra, mamy tutaj torbę elegancko. Jak nie chcecie mieć kasku, to po prostu wschodzicie z motora, bo wychodzicie z samochodu, jaki tam macie. Czekajcie dosłownie kilka sekund, zdjęła wam postać kask. Teraz się udajecie tu, w to miejsce na plaży, do masek. Czekajcie, ja wam pokażę, tylko niech po prostu zdejmę maskę. Tu udajemy się do masek na plaży. Zdejmę ten kask, bo ja nie chcę mieć nastroju kasku. Dobra, lecimy, lecimy. I tutaj wam jest potrzebny helikopter, albo najlepiej opresor. Jeżeli nie macie helikoptera swojego, albo jakiegoś opresora, to po prostu idźcie na lotnisko, ukradnijcie jakiś, nie wiem, helikopter, samolot, najlepiej helikopter i po prostu dajcie się pod te maski, bo niestety, ale musimy tutaj skoczyć na spodochronie, żeby zapisać torbę. Jest to dosyć ciężkie zapisywanie, ale w większości się udaje za pierwszym razem i też się w większości udaje za pierwszym razem, więc nie jest jakieś tam mega wymagające. Ale niestety jest to dosyć trudne, jeżeli robisz to pierwszy raz albo drugi raz. Mi też się nie zawsze udaje za pierwszym razem, więc jeżeli wam się nie uda za pierwszym razem, to się nie zniechęcajcie i nie piszcie w komentarzach, że nie działa, że gówno, że skamer jestem czy coś. Po prostu popróbujcie kilkanaście razy, bo osoby, które na przykład oglądają moje streamy, które są dosyć często, prawie że codziennie na YouTubie, więc zostawcie suba z dzwoneczkiem. Powiem wam tak, że nawet na streamie ostatnio próbowaliśmy, to nie wiem, chyba za 15-20 razem mi się udało, więc no jest po prostu, nie wiem, za 6-7 razem się udaje zazwyczaj, więc... Chociaż są efekty, że czasem się za pierwszym razem udaje, że nawet o tak obstryki masz już zapisane. Dobra, lecimy, musimy się wznieść troszkę wyżej niż ja teraz jestem. Tak nie wiem, dosłownie paręset metrów nad ziemią musimy być. Czekajcie, ale ja sobie doładuję turbo. Dobra. I lecimy sobie tak paręnaście metrów do góry. I musimy się ustawić opresorem albo helikopterem vis-a-vis. Jeżeli jesteście helikopterem, to lewa strona musi być do masek. Jeżeli jesteście opresorem, to musicie być vis-a-vis właśnie tych masek, żeby w nie uderzyć, tak jakby. Dobra, to sobie się wycofam jeszcze trochę, żeby być tak na rozpędzie. Dobra. I po prostu wysiadamy. Dobra, otwieramy od razu spadochron. Dosłownie od razu otwieracie spadochron, będzie wam po prostu dużo łatwiej. I tu nie lecimy na skulki, tylko lecimy normalnie na speed, więc i musimy walnąć, to musimy po prostu walnąć jakby w te maski. Bo... A nie, udało się. Dobra, udało się. Jeżeli upadniemy, to cały czas, dosłownie cały czas spamujecie strzałkę w prawo lub enter, zależy jak jesteście na PC-cie. I bierzecie po prostu, żebyście wam wejść na te maski. Nie wiem, czy teraz mi się dokładnie udało, bo ja tutaj nie wiem, ale coś zakupiłem, jakąś maskę zakupiłem, a nie, dobra, nic nie zakupiłem na szczęście. Dobra, teraz wchodzimy sobie w edytuj zapisane stroje. Bierzemy ten strój, na którym jesteśmy teraz, jak go chcemy zapisać. W moim wypadku to jest ten. Macie tutaj spodochron, więc się nie przyjmujcie tym. Wyjdzie wam, wyszło wam, zapiszecie po prostu sobie ten strój. Wychodzimy, akurat ten spodochron mega zniknął. Wchodzicie sobie w styl. Mamy już torbę. Mamy elegancką torbę. Jak macie spodochron tam w maskę, to się nie wystraszcie. Też się ostatnio wystraszyłem, jak robiłem pierwszy raz w życiu ten glitch, to się wystraszyłem. Kurde, coś mi się nie udało. Mamy spodochron. Dlaczego tak?
ale na easy wam się to uda, po prostu ja wtedy zwaliłem tego glitcha, wtedy, bo wyszedłem i nagle mi się spadochron zdjął, ta rura pokazała i w ogóle po prostu zwaliłem. Ale jeżeli macie spadochron w zapisie, to dobrze jest, po prostu wchodzicie, styl i mamy strój. Dobra, więc to było na tyle w tym glitchu, więc zostawcie suba, łapy w górę, subik musi być, bo lecimy po 20 tysięcy subskrypcji do końca wakacji, więc serio, nie subskrybuję, zostaw suba, łapkę w górę, wpadaj naszego Discorda, wpadaj na Enebę, trzymaj się i cześć!